is again. Here he is again. That's astonishing. It's absolutely sensational. Jeśli nie masz końców na paczki, wbijaj na fifashop.eu. Możesz zapłacić SMS-em, przelewem, paysafe cardem. Wszystkim. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Okej, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to kolejny odcinek z Alwina i Wiewiórek. Po pierwsze dziękuję wam bardzo za kolejny raz świetne oceny pod ostatnim odcinkiem. Naprawdę tak ta seria się przyjęła, to jest dla mnie nadal niepojęte i jeszcze raz bardzo dziękuję. I oczywiście od razu zachęcam, żebyście zostawili łapkę w górę, tak dla zasięgu, żeby wiadomo, troszkę ta seria się rozeszła. Po drugie, mamy aż 6000 końców, więc sami widzicie, jaki pan Abu zszedł za 1700 końców oraz pan Marcin Gajos, pan Maciej Gajos zszedł za 1500 końców. Jeszcze mam paru zawodników do sprzedania. Chyba zaraz jeszcze kogoś kupię, ale zanim to jeszcze zrobimy, mamy jedną paczkę z 4 rzeczami srebrnymi. No raczej nie jest to nic szczególnego, no ale kto wie, może trafimy jakąś srebrną, fajną kartę. Bulowy. Raczej nie. Przy okazji również, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij, żeby oczywiście zostawić suba, żeby być na bieżąco z serią, która naprawdę troszkę odświeżyła ten kanał, co mnie bardzo cieszy. Czy ten pan coś sztuje? Oczywiście, że nie, ale zostawiamy go sobie w klubie. Czemu by nie? I właśnie, mogę zmienić piłkę, bo pamiętam, że były komentarze, że piłka jest niewidoczna. Proszę bardzo, zmieniona. Był też jeden komentarz od Maxa Jaworskiego, żebym wziął logo szkockiego Kilmarnock, ponieważ są tam dwie wiórki obok piłki. Naprawdę dziękuję wam za takie sugestie, bo to jest coś co wzbogaci serię. Niby taki mały szczegół, ale jednak muszę wam powiedzieć, że no, sam nawet nie wiedziałem, że jest taki herb. Także dziękuję bardzo właśnie za tą sugestię. Teraz zobaczę, jak to wygląda. I mamy właśnie ten piękny herb, który od razu sobie ustawimy jako aktywny. Dobra, bardzo ładnie to na razie wygląda i myślę, że możemy kupić jednego zawodnika. Oczywiście będzie to boczny obrońca, z którym, jak sami wiecie, mam straszne problemy, więc dajcie mi chwilę. Okej, moi drodzy, kupiony został niejaki Malkuj. Kevin Malkuj, nie wiem, czy dobrze mówię. W każdym razie, ma on bardzo fajne staty. Ma 84 tempa jako boczny obrońca, 77 siły, patrzyłem głównie na tempo, żeby trochę wzbogacić właśnie te boki obrony. Więc okej, okay. Myślę, że możemy ruszać do meczu o wygranie ligi, o ile się nie mylę, 10 ligi. Pełna kondycja i, moi drodzy, lecimy z pierwszym spotkaniem na dzisiaj. Chyba gramy z Polakiem, z tego co widzę, że jeżeli zaakceptuję. Tak, FC Oczki, założone w styczniu, tak samo jak nasz klub, więc okej, okay. No chciałbym jednak coś ugrać w tym meczu, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jest całkiem okej, okay. Cały skład z Niemiec, ale jest to zgranie. Zobaczymy, czy to w ogóle pomoże. My mamy chyba 87 zgrania, jeśli się nie mylę. Także dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że Griezmann oraz Dembele dopną swego, że tak powiem. No i będziemy mieli to mistrzostwo 10 ligi. Lecimy. Myk Imbula, bardzo ładnie. Roland, tu widzę, że jest Dembele z pierwszej piłki. Może Dembele, ależ wykończenie. Byłem pewien, że to obroni Karius. Świetne wykończenie pana Dembele, którego wszyscy już znamy. Coś pięknego. Genialne wykończenie, ładna asysta Rolando, ile się nie mylę. I mamy 1-0 w czwartej minucie. Imbula do Dembele, chyba nie spalił. Dembele, zobaczmy sam na sam, może lobem, aj. Ale trzeba próbować takich rzeczy. Halo, co, nie zgadzam się, nie zgadzam się na to. Tomas, mimo że masz mało tempo, ale spróbuj. Dembele, genialny. Griezmann, ładnie tutaj zbiega Griezmann, mój przeciwnik, coś za dużo tych ślizgów używa, raczej to nie dobrze się skończy. Tornado, dośrodkowanie, tam jest Imbula, aj, no nie, no to nie jest Dembele, nie oszukujmy się, ale no, ładna próba. Mam tu Griezmann, zejdźmy w tę stronę, bardzo ładnie. Pan Griezmann tutaj zbiega, zobaczmy, może Tornado mi wyjdzie. Griezmann. Strzał! Dziękuję bardzo. Przedostatni El Tornado, bo zostały nam po tym meczu jeszcze dwa spotkania Griezmanem. I póki mogę robić kimkolwiek to Tornado, no to zdecydowanie Griezmann będzie właśnie tym zawodnikiem, którym będę to wykonywał. Genialna podbitka jak zwykle, no i bez szans Karius. 2-0. Mój pies właśnie zaczął pić wodę. Idealny moment, kiedy nagrywam odcinek, ale nieważne. Dembele, zagranie do Griezmana. Oj, dobrze Griezmann. I jeszcze ruletka, bardzo ładnie. Prawa noga. Właśnie to jest ten problem z Griezmanem, że prawa noga praktycznie nie... Możesz przestać pić. Dzięki. Czy Marto wybiegnie? Isko, biegnij, Isko, uderzenie! Jak, przepraszam bardzo, jak Karius wyjął taką petardę? Potrzebuję powtórki w tym momencie. Jak to jest możliwe? No bez jak. Malkut, tam jest rzut wolny, bardzo ładnie wywalczony właśnie przez nasz nowy nabytek, pana Kevina. Zrobimy sobie jeszcze raz taktykę na pana Uniteda, zrobimy tak i tak. Tak, podajemy w lewo. Podanie do Imbuli, sam na sam. I dobijemy, i to jest, moi drodzy, 3-0. Znowu udało nam się zrobić tę taktykę, która raczej w 10 lidze będzie, no i chyba nawet będzie Rage Queen, mi się wydaje. No w 10 lidze raczej większość graczy nie znam właśnie tego sposobu na rzuty wolne, więc będzie Rage Queen, moi drodzy, wygrywamy ligę 10 bez żadnej porażki, nawet dostaliśmy trofeum w pięknym stylu. No jak sam widzicie, 8200 monet. Wydaje mi się nawet, że w tym momencie mogę zaryzykować, zrobić jakieś wyzwanie SBC, w których jest na przykład paczka zawodników premium. Co prawda nie wiem, czy będzie warto, ale znowu pijesz wodę.
kolejnym transferem jest niejaki pan Ben Arfa. Wziąłem go głównie dlatego, że ma on 5 gwiazdek sztuczek. Naprawdę bardzo mi się to przyda, zwłaszcza jak Griezmana już nie będzie. Kolejnym naszym transferem będzie pan Umtiti. Na razie będę leciał we Francji głównie dlatego, że będzie dosyć sporo zgrania. To jest bardzo niepotrzebne na sam początek. Co jest ciekawe, Umtiti umie robić El Tornado, czyli dokładnie ten sam trik, który widzieliście dosłownie przed chwilą, który robił Griezmann. Lecimy do drugiego spotkania na dzisiaj. Jest to 9. liga, więc będę się spodziewał, no właśnie, troszkę potężniejszych składów. Jest to skład cały z Ligi Włoskiej. Dostał nam Griezmann na 2 spotkania, także troszkę mi to boli, będę musiał powoli się rozglądać z nowym napastnikiem. Zastanawiałem się nad Ben Yedderem, który był strasznie dobry właśnie w moim składzie, tylko oczywiście to jest wersja Team of the Group Stage, więc będzie pewnie mała różnica, ale okej, na razie się tym nie martwy. Jak tam widzę, jak tam wybiega pięknie Gulam, wiem, że masz słabe wykończenie, ale spróbuj! Gulam, no nie! Pięknie Gulam, dobrze, Isco do Ben Arfy, ten do Dembele, zobaczmy Griezmann, a tam Dembele wybiega, lele, dobrze, świetne podanie, Dembele, sam na sam musisz, Dembele, jest, lewa noga, to jest to, Dembele na 1-0, znowu Dembele otwiera nam wynik, podanie Griezmana, przepraszam bardzo, ale to co zrobił Griezmann, szapoba, po prostu, genialne zagranie, naprawdę, mówię to po raz setny, ale tak będzie mi go brakować, bo sami widzicie, no to podanie idealnie między dwóch zawodników, no i Dembele, na gorszą lewą nogę, Arfa, ładnie tam zrobił, zobaczmy, świetny trik, aj, dobiegnie, nie dobiegnie, fajnie, ale mamy też nie koniec, Isco. Do Ben Arfy. Co tu? Jak on dopanował te piłki Ben Arfa? Ej, Griezmann, dobrze, tam jest trochę błąd. No faul! No nie, no to jest czerwona kartka. Przepraszam bardzo, sam na sam. To musi być co najmniej żółta kartka. Co najmniej żółta kartka. Czerwona kartka jednak! Jednak czerwona kartka dla Ruganiego. Okej, ciekawie się zaczyna robić. Ha, rage quit. On tylko czerwoną kartkę dostał, no ja pierdzielę. Dobra, mamy pierwsze 3 punkty. Jako, że ten odcinek na razie trwa strasznie krótko, to może jakieś zrobię wyzwanie. Udało nam się bić drugi poziom w katalogu, także kupuję sobie plus 200 monet za każdy ukończony mecz. Także zdecydowanie na sam początek będzie idealnie w sam raz. Okej, moi drodzy, udało mi się zrobić jedno zadanie z mieszaną paczką piłkarzy Prime. Wyszło mi jakieś 2,5 tysiące końców, więc myślę, że warto zaryzykować, bo może nie wiadomo co trafi, może nawet jakiś... No ja nie będę liczył na to, tym przesady, no ale... Może było warto, może nie było warto, nie wiem, zaraz się okaże. Może jakieś ekrany? Są ekrany! Są ekrany w takiej paczce? Argentyna, LP, to jest Gaitan, ja, to jest ten sam, którego my mamy. Znaczy ogólnie spoko, bo na pewno wydaje mi się, że to SBC się nam zwróci, na 100%. Warto było właśnie teraz zrobić. Dobra, jeszcze jest, zobaczmy, Montolivo i widzimy się już, jak to wszystko będzie sprzedane. Sprzedało nam się na razie 6 zawodników. Gaitan poszedł za 2100 i ogólnie powiem wam, warto było zrobić to SBC. Nie spodziewałem się w ogóle ekranów, bo no mała była szansa. Ale się udało, warto było zaryzykować. Mamy 8,5 tysiąca końców, także wyszedłem z tego, myślę, że z 4K na plus. Wydałem, nie, moment, jak, nie, Jezu, matematyko, przestań. Plus minus 4000 na plus wyszedłem z tego wszystkiego, więc moi drodzy, jestem bardzo zadowolony z tego przebiegu wydarzeń. Więc okej, tak jak mówiłem, ostatnie nasze spotkanie z Griezmannem, na razie ma 5 meczów, 8 bramek, 7 asyst. I jak to będzie wyglądało? Oj, Jezu, znowu jest Müller. Widzę, że mój przeciwnik raczej pójdzie w Hiszpanię. Ja pójdę we Francję, on pójdzie w Hiszpanię. Dembele, tu jest Ben Arfa, czy to wykończy? Ajaj, gdyby to była lewa noga. Coś czuję, żebyśmy już mieli 1-0. Dembele, bardzo ładnie, Ben Arfa, zagranie do Griezmana. Zobaczmy, Griezmann sam na sam. Lewa noga, aj, za słabe było to uderzenie. Mamy już drożne. Griezmann, zobaczmy, ładna akcja z Dembele. Griezmann, czy to będzie to? Griezmann, genialne wykończenie. 15 minuta, znowu świetna współpraca z Dembele, co raczej nie jest niczym nowym. Zobaczmy, podanie, tam jest Isco, czy to wykończy? Isco, to jest to! A już nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Znowu genialny Griezmann. Geniusz, to co on robi, to co robi Griezmann, to jest geniusz. Isco również świetnie wykończył. W ogóle Isco też znowu położył, więc zaraz będę musiał płakać po Isco. To jest... Smutno mi się robi, jak robię to serię, serio. Serio, serio, znowu to powiedziałem. O nie, Thomas Müller, nie, wybijamy piłkę, gula mnie! Griezmann, heal to heal, Griezmann, uderzenie, broni, Iker Casillas, kurde, bardzo ładna akcja. Ten Arfa do Dembele, ten to... Imbul, widzę, no wybiega Dembele, świetna akcja, Dembele sam na sam, że to wykończy, Dembele oczywiście, że to wykończy, bo to jest nasz kochany Dembele, który genialnie zagrał w tym odcinku. Nie wiem, która to jest jego bramka, bodajże trzecia. Będzie mi naprawdę szkoda go kiedykolwiek zmieniać, jeśli będzie tego potrzeba, ale jak sami widzicie, genialna akcja z Imbulą, zagranie do Dembele i sam na sam, Casillas bez żadnych szans. Kołk, ale niebezpiecznie, niebezpiecznie, prawa strona, nie, to nie może tak się skończyć, nie, wybij, proszę, co? To nawet nie był strzał, to pewnie był odbiór piłki i to wpadło do bramki. No ja pierdzielę, no zaraz mnie coś strzeli, no sam widzicie. Isco, uderzenie techniczne, Isco, fantastycznie, znowu strzelamy bramkę, bardzo szybko odpowiedź. Griezmann, zobaczmy, Griezmann, tak jest, moi drodzy, Griezmann, ostatnie tornado. Póki co, nie będę wskreślał go, wiem, że jest możliwość, że go kiedykolwiek kupię, wiem, że to będzie za kilkanaście odcinków, ale jest prawdopodobnie, póki co, ostatnie El Tornado Griezmana, chyba najlepsze w całej serii.
Dembele, zobacz, może jednak Dembele. Oj, 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 6-2, asysta Griezmana, piękna bramka Dembele. I mamy, moi drodzy, kolejne 3 punkty, nadal jesteśmy niepokonani. Zagraliśmy 6 czy 7 spotkań, wszystkie wygrane, także naprawdę, no jest moc, trzeba przyznać. Wiadomo, to jest co prawda tylko 10 i 9 liga, ale no sam fakt, no zaczynamy od zera, totalnie od zera, nic nie kupowałem, żadnych pointsów ani końców, także serio, aż chcecie grać w FIFA, naprawdę powiem wam, jeśli ktoś stracił chęć powód Champions, to polecam zrobić takie coś, co ja właśnie robię. Niekoniecznie oczywiście wrzucić na YouTube'a, no nie będę wam tutaj kazał zostać YouTuberami, ale chodzi mi bardziej o to właśnie, żeby pograć sobie tak na czysto, bez niczego, bo serio, aż nie wiem, nawet nie wiem jak to określić, po prostu fajnie mi się gra w tę FIFA, coś z czego mi brakowało przez ostatnie kilka tygodni. Głównie przez Food Champions, przez które strasznie się stresuję. No ale muszę grać to, bo przez gdyby nie Food Champions, to nie miałbym jakich paczek otwierać tak naprawdę, niestety. Koniec spotkania, moi drodzy, wygrywamy 6-2, tak jak mówiłem. Ostatnie spotkanie Griezmana, pożegnalne. Zrobił swoje, zdecydowanie zrobił Griezmann swoje w tej serii. Dajcie mi znać, co byście chcieli zobaczyć w tym składzie, jakie zmiany byście wprowadzili, jakieś inne sugestie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. I to było na tyle, moi drodzy. Koniecznie zostawcie łapkę w górę po tym filmie, jeżeli wam się on spodobał. No i oczywiście zostawcie suba, jeżeli jesteście nowi na moim kanale i nie chcecie przegapić kolejnych właśnie odcinków z tej serii Alvina i Wiewiórek. Także trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.